3 plus 1 to dobre połączenie, ale nie jedyne, jakie tu sprawnie działa. Nowy zestaw sygnalizatorów brań firmy Krystal to także funkcja antykradzieżowa i Bluetooth, za pomocą którego sygnałki połączymy z naszym smartfonem. Prezentowany zestaw sygnalizatorów wędkarskich to nowość na 2019 rok. I jak sądzę, wielu z Was zdąży go jeszcze w tym roku nad wodą przetestować. To solidnie wykonany zestaw sygnalizatorów, na dodatek wyposażony w kilka naprawdę fajnych, interesujących elektronicznych smaczków. Model RF1118 to zestaw wyposażony w Bluetooth, za pomocą którego zestaw łączy się z naszym smartfonem. O tym, że mamy branie, centralka pokaże nam na 4 różne sposoby. Pierwszy z nich to przypisane kolory. W trakcie brania na centralce wyświetla się kolor sygnalizatora, na którym nastąpiło branie. Dodatkowo po braniu przez 15 sekund działa pamięć brania także na sygnalizatorze. Drugi to sygnał dźwiękowy, zarówno z sygnalizatora, jak i z centralki. Trzeci, dodatkowo centralka wyposażona jest w system wibracyjny, tak zwany tryb cichy. Czwarty, dostępny sposób, to informacja o braniu wyświetlana na telefonie i smartwatchu. Sygnalizatory bardzo sprawnie łączą się poprzez Bluetooth z naszym smartfonem. Aplikację możecie pobrać ze sklepu App Store lub też z Google Play. Dotrzecie również do niej poprzez barkod lub też wpisując w wyszukiwarce JZH Byte Alarm. Po pobraniu aplikacji na smartfon i sparowanie go z naszym zestawem, możemy również poprzez telefon ustawić w sygnalizatorach, jak i w centralce, wszystkie dostępne funkcje, czyli zmienić głośność, ton i czułość. Włączymy i wyłączymy także system antykradzieżowy i podświetlenie nocne. Dodatkowo na aplikacji w smartfonie, a jest to bardzo fajna funkcja, wyświetlana jest odległość wyciąganej żyłki podczas brania. Wskaże branie do brzegu i od brzegu oraz wyświetla poziom baterii w sygnalizatorach i centralce. Sygnalizatory wyposażone są w kilka różnych stopni regulacji i tak głośność i tony jest to 8 stopni regulacji, natomiast w przypadku czułości do dyspozycji mamy 5 tonów. Ten dźwięk, który słyszycie w tle, to jest dźwięk sygnalizatora na moim smartfonie. Centralka wraz z sygnalizatorami widzi się skutecznie do 300 metrów, oczywiście w zależności od ukształtowania terenu. Nie tak łatwo jest także ukraść nam wędki. Nad ich bezpieczeństwem czuwa system antykradzieżowy. Po podniesieniu wędziska w trakcie włączonego alarmu zarówno sygnalizator, jak i centralka wydają głośny dźwięk alarmowy. Sygnalizatory są wodoodporne i zabezpieczone przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Centralka posiada 6 diod, 3 z nich sparowane z sygnalizatorami przekazują informacje oczywiście w tych samych kolorach, ale 3 pozostałe dają nam możliwość dokupienia np. 3 kolejnych sygnalizatorów i zbudowania kolejnego zestawu. Lewa dioda to pamięć brania, ale też dioda sygnalizacyjna. Prawa natomiast informuje o kierunku brania od brzegu lub do brzegu. W zależności od kierunku świeci się na czerwono lub zielono. Sygnałki posiadają uniwersalny gwint, umożliwiający wkręcenie ich praktycznie w każdą podpórkę i w każdego dostępnego na rynku rodpoda. A cały zestaw kupujecie w takiej oto bezpiecznej, odpornej na zgniecenie plastikowej skrzyneczce. Cały ten zestaw kupicie w cenie od 400 do 490 zł.